Witam, 12 maja 2024 rok, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, inaczej astrologia. Dzisiaj chciałbym dokończyć sprawę nowiu, bo w gruncie rzeczy nie dokończyłem. Zresztą zawsze wszystkie sprawy astrologiczne czy jakiekolwiek prognozy są nieskończone. Dlaczego? Dlatego, że życie się ciągle toczy. Mamy nów. Dosyć późno, bo nów byka. Wpływ znaku byka. Byk już dawno, ten solarny, się rozpoczął. A tutaj nagle mamy byka. Tego lunarnego, czyli tego księżycowego, tego, który buduje nam cykl u kobiet, przede wszystkim ten miesiączkowy, który jest najbardziej znanym cyklem wśród nas i dający pewne oznaki. Nów jest zawsze bardzo trudny z powodu tego, że jest to przechodzenie ze znaku do znaku. Czyli kończymy barana i boimy się wstąpić do znaku byka. Dlaczego? Lęk nieuzasadniony, a jednak jest. Teraz, dlaczego ten nów jest tak szalenie istotny? Istotny jest z dwóch powodów. Po pierwsze, byka. Byk to masa, to ciężka praca, to dorabianie się, to jest pełno różnych zagadnień, które są tak szalenie ważne dla nas. Po to, żebyśmy mogli egzystować, żebyśmy mogli funkcjonować i być w rzeczywistości zadowoleni, najważniejsze, z siebie, bo inne zadowolenie, formy zadowoleń nie są istotne. Najważniejsze zadowolenie to to, że my możemy być dumni, co byk daje. Byk daje przede wszystkim zmiany z tego zwariowanego barana do stabilnego bardzo byka, który wreszcie, nareszcie może odpocząć, może się zastanowić. To Europa jest pod znaku byka, to Polska przede wszystkim. No i także, co tu ukrywać, jeżeli patrzymy z krajów latynoskich, to oczywiście Meksyk. I biorąc pod uwagę te zagadnienia nasze, które są, najważniejsza jest ziemia. Ziemia, posiadanie ziemi, gruntu i tego, co nazywamy matką. To jest. I ten nów stanowi tą matkę tego całego zjawiska, który jest przez te 28 dni, buduje nam tą matczyną opiekę. I w tym momencie możemy z tego skorzystać w każdym calu. To jest najważniejsze, że w każdym momencie tego byka posiadania chcemy. Czyli możemy uzyskać mieszkanie, możemy uzyskać. I to nie kończy się z bliźniętami, tylko z nowym bliźniąt. Czyli mamy równe 28 dni. To jest dosyć sporo i możemy wykonać działania, a w dodatku ten byk, który teraz jest, ma taki charakter lekko jowiszowaty i innych planet, gdzie stanowi o tym, że on będzie działał, wyobraźcie sobie, na 12 lat. 12 lat do przodu mamy to, co zrobimy teraz. Teraz, co wykonamy w tym okresie, mamy 12 lat. Planu. Nie wiem, czy pamiętacie plany te, które robili nasi przyjaciele z Czerwonej Gwiazdy w Stanach Zjednoczonych spod niebieskiej. Bo tam jest na odwrót. I zobaczcie, budujemy sobie takie zaplecze. Zaplecze 12-letnie. To jednak jest dosyć długi okres tego tutaj charakterystycznego otwierania planu, który jest tak szalenie istotny dla każdego z nas w planowaniu tego wszystkiego, co robimy, ponieważ to daje nam bardzo głębokie i dalekie perspektywy.
12-letnia perspektywa to nie jest żart, a tam jeszcze jest uran. I uran daje nam bardzo dużo lat. Uran naprawdę daje nam sporo lat. I tutaj już jest problem potężny, ponieważ czy wytrzymamy to napięcie, czy my go się nie boimy, czy my nie boimy się zanurzyć wioseł i w tych galerach pociągnąć je tak mocno, żeby ta łódź popłynęła aż pod tą falę, pod ten sztorm, pod to wszystko, co się dzieje w tej historii. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że to wszystko, co teraz jest, zmienia się z godziny na godzinę, zmienia się z fragmentu na fragment, zmienia się z sekundy na sekundę. Cała polityka, wszystko. I są osoby, które dalej rżną tą samą gałąź, na której siedzą i wyobrażają sobie, że nauczą się w ten sposób fruwać, ale są osoby, które twardo siedzą na pniu i nie dadzą sobie odciąć, ponieważ ten pień już jest ścięty, to już jest rozpuda, jak chcecie. Wiele znaczeń jest takich, które mówią o tym, że trzeba się zastanowić, jak jest. Wczorajszy film, który nagrywałem, zamknięto mnie ze względu na demonetyzację, no więc zobaczymy, czy ten nie zdemonetyzują, jeżeli nie, no to szczęście, będziecie oglądać jutrzejszy film za jakieś parę dni, tam zdaje że 7 dni na ocenę. No więc, a jeżeli tego, no to w dzień po dniu będziecie oglądać. Nie to, że staram się, ale staram się wyjaśnić niektóre sprawy związane z królewską wiedzą, które tutaj powracam do wczorajszego mojej wypowiedzi, a którą możecie nie usłyszeć, bo dzisiaj może to przejść. Akurat jest to związane z nowiami. Nowia są początkami naszego działania. Każdy nów ma swój znak i ten znak to, co już opowiadałem o byku, ale także zaczną się bliźnięta, także się zaczną potem nów raka i po kolei. I każdy z nich ma swoje jakby priorytety w tej hierarchii znaków zodiaku, ale nie tylko. Z tym, że zaznaczam, że w tym momencie nasz drogi byk jest najbardziej istotny. Tam jest uran. Uran otwiera przed nami epokę wodnika. To nie jest tak, że ta epoka już jest. To jest proces bardzo długi i bardzo uciążliwy. Jeżeli ktoś mówi, że epoka już jest, postaram się z Tadeuszem pokazać, jak te epoki wyglądają, w punktach historycznych, i w punktach merytorycznych, i w punktach klasyki astrologii, bo niektórzy uważają, że już w XIX wieku od żarówki wkręcenia i zapalenia już i mamy epokę, co nie można zaprzeczyć, że nie, ale zbyt wcześnie. No faktem, że niektórzy powiedzą, no tak, ale proszę pana, epoka jest sprawą płynną. No zgoda, ale to jeszcze jest w sprawie doplatońskiej. To platońska ma 2000 z hakiem. Nie pamiętam, czy 2300, czy 2400 lat. To jest naprawdę bardzo dużo. Usiadłem na tej naszej ławeczce astrologicznej oczywiście i słyszycie te ptaszki. Dzieciaki tam zrobiły dobrą robotę, to trzeba przyznać, bo wczoraj tam troszeczkę narozrabiała, ale to zobaczycie w tamtym filmie poprzednim. No i teraz idźmy tym nowiem. Nów byka, ze względu na to, że planety wchodzą do swoich znaków i te najważniejsze właśnie Wenus i Mars. To daje taki archetyp troszeczkę działania. Działania zorganizowanego.
Zawsze najtrudniej jest patrzeć na każde działanie, że ono jest sobie, że ono funkcjonuje tak na zasadzie, jakbyśmy żyli w nieważkości. Ale kiedy jest planeta w swoim znaku, ona koresponduje ze swoim znakiem i buduje dla siebie swoje przeznaczenie. Takie przeznaczenie też robią planety, które są w opozycji. Bardzo często nazywamy to upadkiem planetarnym, co nie jest zupełnym rozwiązaniem, ale jednak wpływem na to wszystko, co się dzieje. Wolę jednak iść tą drogą bardziej szlachetną, że jest to nie upadek, a wzmocnienie tej teorii, którą nazywamy mezaliansem, czyli prawidłowym podejściem pomiędzy baranem a wagą, czyli pomiędzy Marsem a wagą. Takie skojarzenie też się buduje pomiędzy Marsem a pomiędzy baranem a Marsem. Oczywiście, że Marsem, ale przede wszystkim baranem i bykiem. Ponieważ byk też zawiera swojego władcę w znaku. Piesek tutaj goni za, nie wiem co to jest, za ptaszkiem. Świetnie wygląda, bardzo lubię jak pieski gonią ptaszki. To jest naprawdę bardzo udana gonitwa. Pieski sobie nawet nie... No właśnie słyszeliście pieska. Zdenerwowany, nie mógł dogonić. A ptaszek go robił wyraźnie w konia. I teraz... a teraz dostanie patyczka. I teraz idąc tą teorią, że Mars i Wenus to jest mariaż, ten mariaż jest współpraca archetypowa. Współpraca archetypowa to znaczy, że planety są w swoich znakach i zaczynają korespondować według zasady. Zasady są wtedy regulowane według zasad właśnie statutowych kosmosu. Kiedy człowiek ingeruje w te zasady kosmosu, kosmos jest bardzo brutalny i bardzo nieprzyjemny, dlatego że kosmos nie lubi przeciwstawiania się władzy tej ziemskiej, ponieważ władza ziemska nic nie ma do powiedzenia i wtedy rozpoczynają się różne historie, które są związane z kataklizmami, z różnymi rzeczami, które są z jednej strony w tej chwili powodowane myślą, proszę uważać, co mówię, a z drugiej strony spowodowane są takim przedmiotem jak o, że ktoś coś i naciska. To naciskanie jest rzeczą prostą, gorzej z myślą. Teraz ktoś powie, ale proszę pana, jak myślą? No to niech sobie przypomni, jak chyba w latach 70., jeżeli dobrze sobie przypominam, była straszna susza w Ameryce i zebrali się wszyscy szamani, Indianie, indiańscy i odegrali wielki taniec. I susza się skończyła. Czyżby? A jednak, te wszystkie kataklizmy, które są w tej chwili, są powodowane działaniami. Działaniami, które powodują różne anomalia, ale jeszcze jedna rzecz jest, która jest bardzo ważna w tym wszystkim, że rzeczywistość, a plan, jaki przygotował sobie znak byka, nie znosi, kiedy ktoś mu wchodzi w grę. A dlaczego? No to zorientujcie się, jakim znakiem jest znak byka i czym rządzi. A w dodatku to Europa. I Europa jako byk, no wiemy to z Quo Vadis chociażby, i biorąc to
Bardzo lubię te sygnały, naprawdę te sygnały są bardzo poważne. Można by to wyciszyć, zrobić to bardziej łagodne i to nie. Robi się nawet już, ale to jest specjalnie robione, żeby ludzie się bali. To też jest lęk i panika, to satelity naszego drogiego Marsa. Ale wróćmy do naszej Wenus i wróćmy do naszego Urana i wróćmy przede wszystkim do tych planet, które no, mają niemiłosierne pomysły i zagadnienia swoje, które są wręcz poza jurysdykcją dobrego słowa. Nazwijmy to w ten sposób. Bo jeżeli patrzymy na słowo, które się wypowiedziało, a tak jest zapisane w największej księdze, czyli w Biblii, że na początku było słowo i taka jest prawda, że to słowo buduje w pewnym sensie bardzo silny charakter. Właśnie się przyglądam, czyżby sąsiad szedł z moim pieskiem? Chyba tak. Znaczy z moim, jak z moim, to jest jego piesek, ale ja... Tak, ale jego dziwnie się zachowuje. Właśnie to jest dziwne. Przepraszam, że tak oglądam, ale z tym pieskiem czasami wychodzę i ten piesek idzie bez smyczy, a ja go trzymam na smyczy i jest nieznośny. Po prostu jest nieznośny. Właśnie to mnie dziwi, że ten pies zupełnie inaczej się zachowuje, a nie jest to właściciel jakby od początku, bo jest to pies adoptowany i zaledwie tydzień ma, jest tutaj u sąsiada i właśnie inaczej się zachowuje ze mną, inaczej się zachowuje z nim. To jest dziwne, bo ja nie jestem jakimś takim, w dodatku ten pies czuje ode mnie i koty, i psy, i psa, suczkę. To też jest suczka, może dlatego, no ale wróćmy do naszego nowego. I w związku z tym, z tymi planetami i w związku z tym mariażem, tutaj, no takim to nie jest mariaż, bo mariaż jest dokładnie koniunkcją, ale jest koniunkcja Słońca z Księżycem, co też ma ogromny wpływ. I rozpoczyna on właśnie tą nową historię. Ja już mówiłem o tym, że Nów jest lękiem, ogromnym lękiem, bo zmiana jest znaku. I ci, którzy śledzą tutaj, wiedzą, że baran, tak, a dla barana 12 sektorem to jest, są ryby. Dla byka 12 sektorem jest baran. I to jest bardzo ważne. Jeżeli tego nie potrafimy pojąć, no to nie zajmujmy się w ogóle astrologią, bo astrologia jest niemiłosierna i trzeba to znać. I teraz dla byka lękiem jest utrata, czyli walka. Stratą jest walka. Jeżeli bawicie się w karty i przegracie, no bo żeście popełnili błąd, co baran bardzo często popełnia, bo ma charakter, nazwijmy, lekko porywczy. I baran ryzykuje, byk nigdy nie ryzykuje. Ryk, jeżeli zaryzykuje, to jest w progresjach. Progresywny byk zaryzykuje, ale archetypowy byk nigdy nie zaryzykuje. Bykowi się nawet nie chce. To jest byczek Fernando, leżący gdzieś tutaj na łące, na trawce i wąchający kwiatki. Kwiatki, co prawda, zamieniły się w dmuchawki.
latawce wiatr, ale no były kiedyś żółte, ale on nie musi tylko te kwiatki wąchać, on może każdy kwiatek na łące wąchać i dlatego łączki i byczek leżący Fernando i taki kocha, on tą kwiecinę biedną, bo nozdrza ma dosyć potężny i może wciągnąć jak odkurzacz łącznie z korzonkami, ale on nie zrobi tego, bo on jest taki miły i takim języczkiem będzie tak, no bo to jest byczek Fernando, no chyba już wszystko wiecie. I byczek Fernando dąży do tego, żeby mieć swój teren, nawet najmniejszy, i na nim sobie żyć w spokoju. Nie martwić się o jutro, bo jutro będzie tylko lepiej. Bo taka jest prawda, że jutro będzie lepiej i byk dąży do tego. Byk dlatego jest tak szalenie istotny. Dla byka bliźniakiem, zwróćcie uwagę, dla byka bliźniakiem, przepraszam, dla byka bykiem, a co już się zdradziłem, dla byka bykiem jest bliźniak, a dla byka bliźniakiem co będzie, to napiszcie na dole. O, to będzie zagadka dla was, dla tych uważających, niech sobie pomyślą, a na pewno niektórzy wiedzą, bo już nie raz robiłem te eksperymenty tutaj. I ptaszek przebiegł, to nie struś, przeleciał. Dobrze, skojarzenia są straszne. Ten tutaj jęczy cały czas. Nie wiem, czego on szuka. Słuchajcie, całą noc tak potrafi. No? Któregoś lata spędziłem nie na tej ławce, tylko na innej. W nocy. Byliśmy o pierwszej w nocy. Tutaj. I tak te ptaki pięknie śpiewały, że nam się nawet nie chciało pójść do domu. Tylko siedzieliśmy na tej ławce chyba do trzeciej nad ranem, aż świt był. Niesamowite przeżycie, kiedy ptaki śpiewają. To jest taki okres, kiedy byśmy mogli przejść do czasów jurajskich. Tam, gdzie były te słynne dinozaury. I one... Słyszycie? Cukrówka. To nie cukrówka, przepraszam, gołąb obrożny. To są takie gołębie, wyglądają jak zwykłe gołębie, są tylko może troszeczkę większe i one żywią się wyłącznie roślinami. Jak one cudownie jedzą akację. No wręcz to jest niewiarygodne, tą słodką akację, te kwiatki połykają i bardzo lubią w trawie wygrzebywać i wyjadają tylko nie wiem które trawki, ale... jedzą, są tutaj w parku, jest mnóstwo tych gołębi obrożnych, mają taką czarną obrożę tutaj, są charakterystyczne. Niektórzy mówią, a to szczury podwórka, ja mówię, to nie są szczury podwórka, to są gołębie obrożne, jedne z najpiękniejszych. To jest gołąb, ale zupełnie inny gatunek, który nawet chyba się nie połączy, jeżeli się nie mylę, to chyba nie połączą się te gołębie z tymi gołębiami naszymi pocztowymi, czy tymi pospolitymi gołębiami. Nie wiem, jak one, cynogarlica turecka, chyba tak to się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie jestem pewien. Nie jestem ornitologiem. Lepiej znam się na innych dziedzinach, jak na tym. Tutaj nie wiem, czy to taki granatowy, czarny właściwie, ale właściwie granatowy z żółtym dziobem, to chyba szpak jest. Bardzo intensywnie tutaj przerzuca coś tam. Tutaj zawsze te ptaszki robią, ale dziewczyna ma wykop. No proszę, bo wczoraj tutaj siedziałem i tamte dzieciaki, a dzisiaj dziewczyna gra w piłkę. Fantastycznie. Aż chłopakiem rzucił. Taki ma petardę w nodze. Znam kilka dziewczyn, które grają w piłkę. Kiedyś moja koleżanka Renia grała w piłkę. No, mimo że Krzysiek jest jej mężem, to Krzysztof nie dawał rady. Ona była lepsza.
kiwała się równo, no, ale cóż, miała brata. No. I brat ją chyba ćwiczył, nie miał z kim. I Renata musiała być za chłopaka. Ale fantastycznie grała w piłkę, to trzeba przyznać. Dobrze, wróćmy do naszego Nowy. Słuchajcie, o Nowy już wam wiele powiedziałem. Czego nie powiedziałem, no to chyba dopowiem. Bo ten Nów, ja nie mówię, że on chyci czasu Urana, nie. Bałbym się tak daleko powiedzieć, że na te 80 parę lat tam chwyci zmiany, ale na te 12 lat spokojnie. 12 lat możemy zaplanować naprawdę wiele rzeczy, a 12 lat to jest 12-letni plan. 12-letni plan. Gdybyśmy mieli takie plany, jak mają Chińczycy, którzy mają 200-letnie plany, czy na przykład te stare kultury mają 1000-letnie plany, autentycznie, te stare kultury, my straciliśmy wiarę w siebie, bo powinniśmy mieć plan na przykład 5000 lat. Gdybyśmy mieli 5000 lat, to byśmy się nie obawiali pewnych zagadnień, tylko byśmy planowali na 5000 lat. My w tej chwili, ja usłyszałem w tej chwili, że Europa się ociepla, że tutaj jakaś pani opowiadała, i która w stopniu tam, nie wiem, jakiego marszałka jest, nie wiem, ja nie śledzę tego dokładnie, ale opowiada. Zaraz. W tej pełni był rok, byczej pełni, był rok, gdzie była najwyższa temperatura w Polsce. I ta temperatura to było bardzo dawno temu. To był, nie pamiętam, albo 700 któryś rok. I była temperatura przerażająca. To nie jest nowość, te wysokie temperatury. Tego nie potrzeba się obawiać. Zresztą ostatnio pokazał jakiś naukowiec, że do szklanki z wodą wrzucił ogromną kość wody. Zamrożonej wody. I wody się nie ulało. Czyli wody jest ciągle tyle samo. Przecież i z próżnego Salomon, wiecie, o co chodzi. No więc to jest po prostu klituś bajduś. I teraz jak wierzycie w bajki, no to wierzycie. Jak nie, to zróbcie sobie ten eksperyment. Wrzućcie kostkę lodu, która pływa, czy jakąś bryłę lodu do szklanki, do wody i zobaczcie, w pewnym momencie oczywiście wypłynie ta woda, no bo wrzuciliście tam jakąś wodę, ale czy potem ona wypłynie? Czy będzie jej więcej? Zwykły eksperyment fizyki, prostej fizyki z klasy, nie pamiętam, 7 szkoły podstawowej. No to trzeba być naprawdę albo niewykształconym jakimś, no, ignorantem, bo to są ignoranci i w stopniu zarządzania. Słuchajcie, wątroba boli na każdym stopniu. Nie wiem, czy dobrze powiem, Sirimanol, tak? Chyba tak się nazywa. To trzeba podwójnie, albo potrójnie, albo pięciokrotnie wziąć więcej, żeby to przetrzymać, bo to jest po prostu jakby ktoś zjadł całe masło i mówił, że jest świetne, klarowane, tylko skutki są inne. Poproszę dwa wiadra. To jest na tej zasadzie. Jest taki gest gruziński. Dwa palce do gardła, jak się chce dalej kontynuować przyjaźń. No i co? To jest po prostu to, co się dzieje
zaznacza, pokazuje Państwu zasady fizyki, zasady logiki, zasady przede wszystkim świadomości normalnego odzorowywania prawdy. Byk nienawidzi żartów. I to jest najważniejsze. Uniosę się, bo przecież niedowiary stanie się wiarą. Bo w tej chwili tak jest, że ktoś kit wciska na tym i opowiada, że to jest oprawa. A to nie jest ramka, tylko kit. Rama dopiero będzie. Jak będzie zakitowana, wtedy stanowi to tak zwane okno. Ale czasami życia, czasami głupoty. I to w kwadraturze. Głupoty, która staje się po prostu nie do wiary. Okienko życia. O, tutaj są te cegiełki, które tam brakują. Tutaj, aż tutaj zawędrowały. Dobrze. To któregoś dnia sobie tutaj przyjdę i poprzerzucam, bo te biedne dzieciaki... O co chodzi? Zobaczycie później. Będziecie opisywać. Dobra. Słuchajcie, kończę, bo już mam dosyć, bo już się zdenerwowałem i zaczęła mnie żyłka tętnić. Żarty. Nie, już się robi ciemnawo. To jest jedno. Dwa, że mam szalenie dużo takiej pracy twórczej, bo wreszcie chcę uruchomić to wszystko. Szalenie się cieszę, bo Dawid jutro albo pojutrze załatwia trzecią kamerę. A dlaczego się cieszę? Dlatego, że wtedy będziemy mogli już kręcić właściwie wszystkie rzeczy. Ja mam trzy kamery, ale on ma też trzy, czyli razem na sześć kamer. To nie chodzi o to, tylko studio w Warszawie już nie będę musiał jeździć, rozumiecie, z kamerami. Tam po prostu już jest. I Dawid jest mobilny, także Dawid będzie obsługiwał Kraków i Warszawę. Ja będę obsługiwał, nie wiem, czy Łódź i Gdańsk, zobaczymy jeszcze, jeżeli to się uda. Czyli offsetka coraz bardziej się rozwija. Ja się bardzo cieszę, że ta kamera jest, ponieważ ta kamera, którą ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to jest Blackmagic. A w Blackmagicu mamy teraz ułatwiony. Po prostu nie potrzebujemy montażu. Automatycznie się montuje film. Czy to, co będziemy skręcimy, czy nakręcimy, to jest, to automatycznie już się zrobi gotowiec. Tak jak jest, dokładnie tak robi telewizja. Jak robi reportaż, to robi na bieżąco i automatem on już jest gotowcem. Tylko się nakłada tytułowe czcionki, chociaż można to zrobić przed i wpuścić w Blackmagicu, można to zaprogramować i automatycznie i tak zwaną stopkę i w stopce już zrobić. O Boże, przepiękny widok. Zaraz wam pokażę. Naprawdę bajkowy. Nie wiem, czy widzicie. Dawno tutaj nie przyglądałem się tak filmowo, bo za każdym razem ta wierzba patrząca tutaj jest, złamała się, ona tak bardziej wpływała, ale tamta wierzba, zobaczcie, jak się tutaj w tym stawie zupełnie jak wodospad zieleni. Fantastycznie. Z tej strony wygląda genialnie. Jak przyjdzie słońce, będą upały, to może będzie... Dzisiaj jest słabe światło jest dzisiaj. Znaczy godzina jest nie taka, ale w sumie przepięknie to wygląda. Ja też uwielbiam ten park. Zobaczcie, jak on wygląda. Zaraz pomału tutaj. O, tutaj jest taka dziewczynka z pieskiem, ale ominiemy ją. Zobaczcie, to jest przepiękna.
To jest jeden z najpiękniejszych parków w mieście Łodzi. No. A tutaj jak ta latarnia. O, tu. O, jest. I tutaj przeszliśmy. A ja teraz sobie pójdę tędy. Oczywiście tutaj mamy altanę. O, tam mama z córeczką jakoś chodzi. Dziewczynka jest w kasku na rowerze. Widocznie z mamą na rowerze. Halo? Tak? Proszę za 5 minut, dobrze? Bo ja skończę sobie filmować, dobrze? No, za parę minut. Przepraszam, ale jak zawsze telefony, jak zawsze ten czas. Idziemy, wracamy do domu i kończymy na dziś. Także słuchajcie, na razie, miejmy nadzieję, że któryś z apostołów nas przeprowadzi przez ten trudny czas. Dwada Samsa. Nie mówię o Dwada Samsie, tylko o znaku byka. A chyba pamiętacie, kto był bykiem. No i najważniejsze, że a jak nie, to pogrzebcie. Tam gdzieś. W tych znakach zodiaku, bo on jednak jest jakby przedstawicielem tej myśli. I co najważniejsze, świadomości. No cóż. Trzymajcie się do jutra. Z Bogiem. Nie bójcie się niczego. Świat jest okrągły. Jak piłka. No i cóż. Czekamy na gola. Do zobaczenia. Z Bogiem jeszcze raz.